Ja wrócę do tego zmiennego rynku, bo to, że mamy do czynienia z galopującymi cenami żywności w Polsce, to jeden wątek, ale też jak patrzymy przez Państwa strukturę kosztów i tutaj widzimy, jak bardzo zmienia się ten rynek bakali. Nie chcę powiedzieć, że bezprecedensowe jest to zmienność, ale ona w pierwszych miesiącach 2022 wahała się, wręcz potrafiło z miesiąca na miesiąc 15% zmienności notować. Jak Pan ocenia tą sytuację? Na ile ona jest groźna dla Was? Na ile może jest wręcz przeciwnie szansą? I czy te rosnące ceny żywności przewiduje Pan problemy popytowe po stronie konsumenta na Państwa produkty, czy wręcz przeciwnie, ze względu na też wyostrzony ten trend, jak tam wspomniał, żywności tej zdrowej czy funkcjonalnej. I też mówimy to trochę o innej kategorii klientów, którzy jednak na te kategorie produktowe przywiązują do nich dużo większą wagę niż powiedzmy tym, którym faktycznie ten portfel będzie brakowało tego dnia. To jest strasznie trudne pytanie, ale postaram się jakoś cyklicznie odpowiedzieć. Na początku roku bardzo się wszyscy baliśmy, którzy gdzieś tam są w branży bakaliowej, wzrostu cen surowców tychże. Potem to już nie było tak istotne, znaczy było bardzo istotne, ale nie było, były też inne problemy, bo wzrosły ceny zbóż. My używamy zbóż do płatków śniadowych, do batonów, do cruncha, więc wiele. Wzrosły ceny cukru, wzrosły ceny celulozy, tektury, wzrosły ceny ropy, czyli opakowań tutaj stojących, wzrosły ceny energii, wzrosły ceny gazu, wzrosły ceny, czy pytanie jest, jakie ceny nie wzrosły? No dobra, wszystko jest na czerwono, ale wzrosło. Ja specjalnie o te bakalie pytam, tak. No to trochę taki inny produkt, wie pan, z perspektywy jakby naszego tutaj widza, który chyba pierwszy raz o bakaliach rozmawiamy, nawet na pewno, więc tak bardziej jakby tutaj pan trochę o tym opowiedział. Ja wiem, w bakaliach bakalie są super produktem, bo to są produkty naturalne, to są produkty z drzewa, z krzaków. One mają... I tutaj wbrew pozorom akurat, jeżeli COVID cokolwiek dobrego wniósł w branży spożywczej, to wniósł dwa elementy. Po pierwsze, ludzie zaczynają czytać etykiety. Kiedyś też czytaliśmy, ale jak już głębiej zapytaliśmy klientów, a co tak naprawdę, drogi kliencie, tam czytałeś? Czytałaś? Mówię tak, no to ja czytałam datę przydatności do spożycia. Ona nie do końca też jest taka łatwa do przeczytania, bo czasami jest data produkcji, czasami jest data ważności. Bez before i tak dalej. Tak, dokładnie. A bez before, a co to znaczy ten biforek, no to i tak dalej. Więc nauczyliśmy się jako społeczeństwo, to nie jest kwestia tylko Polaków, ale też generalnie, dużo o żywności, o składzie. Nawet zaczynamy rozróżniać jako klienci te E, jedno jest dobre. Już zaczynamy mówić, a to E takie, to jest dobre, bo to musi być, bo to jak to ma, bo jeżeli nie będzie, to będzie tego E, to będzie to produkt spleśnieje, a pleśń jest dużo gorsza niż to E. To już jest mega fajne. I teraz tak, więc druga część Pana pytania była, jak to odbierze klient, czyli jeżeli my mówimy, wszystko drożeje, więc my musimy część wzrostu TKW przenosić na naszych konsumentów. Oczywiście optymalizujemy w maksymalnie sposób naszą produkcję, nasze zakupy, nasze stoki i tak dalej, natomiast część będziemy przenosić na klientów, nie mamy tego najmniejszego w ogóle pola manewru. I absolutnie kluczowe pytanie jest, jak klient zareaguje, czy klient, jak ograniczy się klientowi ten portfel, do czego się ten portfel ograniczy. Natomiast ja muszę się cofnąć, zanim zaczniemy rozmawiać o tym, czy on przestanie kupować bakalie, czy przestanie kupować płatki, czy batony, no bo tu jest dosyć duży, ale jednak fragmentaryczny wycinek biznesu. Musimy się cofnąć do takiej dyskusji, która się odbyła na początku stycznia, gdzie wszyscy przecież dyskutowaliśmy o tym, jak podwyżka stóp procentowych i większe wydatki na obsługę kredytów, wzrost kosztów paliwa, wzrost kosztów energii, wzrost kosztów gazu wpłyną na wydatki gospodarstw domowych, bo ten budżet dyspozycyjny gospodarstwa domowego nagle się ograniczył. Te cztery elementy, które ja wymieniłem, to są elementy, które my musimy wydać. No, sztywne praktycznie. Tak, sztywne, dokładnie. My możemy sobie wyłączyć w jednym pokoju ogrzewanie,
My możemy po prostu trochę chodzić do pracy, ale jak ktoś ma 30 km do roboty, to znaczy jest ciężko. Więc to są sztywne, więc nam się to wtedy... I wtedy była taka dyskusja, ja ją dokładnie pamiętam, gdzie my będziemy w ogóle... Więc na co, co my ograniczymy? No i jakieś tam w ogóle były informacje, ograniczymy restauracje, ograniczymy kawiarnie, ograniczymy, nie wiem, ograniczymy kino, tak? Ograniczymy wyjazdy zagraniczne i tak dalej. Potem mamy wybuch wojny, następna podwyżka i teraz tak, i teraz każdy z nas przedsiębiorców w branży spożywczej na pewno zadaje sobie pytanie, jeżeli ten budżet dyspozycyjny będzie jeszcze mniejszy, no to na co my wydamy? Czy my kupimy bakalie? Bo też nie możemy już popaść w skrajność i nie możemy przecież mówić, że my kupimy tylko i wyłącznie ziemniaki, masło, które też zdrożało trzykrotnie i chleb, który też zdrożał dwukrotnie albo zdrożeje. Więc i teraz wracamy troszkę do naszej nauki z czasów COVID-u. Rzeczywiście świadomość zdrowego odżywiania i odżywiania i kupowania rzeczy, które mają w sobie za funkcję, jest bardzo wysoka. Ludzie, klienci nasi szukają zdrowia, potrafią już te zdrowie jakby troszkę podzielić. Wiedzą, które produkty zawierają magnez, albo też jak jest napisane magnez, to wiedzą, po co on jest, wiedzą, po co jest potas. Ja wiem, że ja mówię trochę o takich prostych rzeczach, ale ja mówię też o kilkunastu milionach klientów i wiedzą, po co jest, wiedzą, co to jest odporność i po co muszą to kupować i spożywać. Wiedzą, co to jest, a nawet wiedzą czasami, jaki superfood na co wpływa. Ten wpływa na regenerację, te bakalie wpływają na jakąś energię, więc to jest rzecz, która ja uważam, że zostanie z nami też bardzo długo. Jak ona zostanie ograniczona, czyim kosztem, to ciężko mi określić. Kiedyś widziałem takie badania, one polegały na tym, żeby poznać siłę marki. Klientka dostawała 200 zł, a miała zakupów zrobić za 300. To było rejestrowane i klientka kupowała zgodnie z listą, po czym w kasie się okazywało, że ma tam 80 zł za mało, więc musiała te produkty oddać. I ten proces oddawania, wymiany tych produktów był najciekawszy, bo ona musiała zanieść produkt brandowy, wziąć na przykład markę własną, oddać produkt tej marki, wziąć inną markę. I tych takich działań było sporo i to było niesamowite, ten proces wtórny. Mi się wydaje, że teraz każdy z przedsiębiorców w branży spożywczej takie pytanie sobie zadaje, jak będzie wyglądał ten wtórny, ta wtórna, to oddawanie. Co będziemy kupowali, czego nie będziemy kupowali, jak ważne dla nas jest zdrowie, jak dla nas jest ważna rodzina, jak ważna jest dla nas marka, jak ważna dla nas jest świadomość. Jeżeli mnie pytacie o to, czy ja to wiem, wiele rozmów na ten temat odbywamy, wiele badań, wiele zmian. Akurat rzeczywiście przyszedłem też do Bakalandu na taką zmianę, więc timing jest niezły, żeby taką zmianę też kilka z mierników do tej zmiany dodać i ją jeszcze bardziej rozważyć. Zobaczymy. Panie przewodniczący, dopytam o te kategorie produktowe. Bo w myśl nowo wprowadzonej przez Pana zasady, że jeden nowy produkt zastępują dwa stare, to chciałem właśnie podpytać, gdzie są te kierunki rozwoju kategorii produktowych, no, czy one w ogóle są i jak będzie wyglądał rozwój produktów i kategorii produktowych nowego Bakalandu. A to pytanie mnie szczególnie zainteresowało, bo zastanawiam się skąd pomysł, czy to jest trochę takie samo założenie jak w dobrych restauracjach, że im krótsze menu, tym lepsze restauracje, że ono się, widać, że jest jakaś specjalizacja na przykład. Troszkę tak. Ja też lubię takie restauracje, gdzie są trzy dania, ale tu chyba jest troszkę bardziej ten case, o który Pan pyta, jest bardziej skomplikowany. Ja zacząłem urzędowanie, że tak to ładnie nazwę, na nowym stanowisku od tego, że pojechałem do fabryk i zobaczyłem, jak wygląda tak zwana, jak to nazywam, końcówka banderoli, czyli jak wygląda to wszystko, co robimy w marketingu, trade marketingu, handlu, dystrybucji, już na końcu, tak? Czyli już w procesie produkcji. I
zauważyłem, że ten proces produkcji może być bardziej optymalny, te szarże mogą być dłuższe i idąc troszkę do góry, patrząc na ilość tak zwanych SKU-sów, czyli produktów produkowanych, o jak tutaj widzicie, przez Bakaland, doszliśmy razem z zespołem do wniosku, że jesteśmy w stanie, nie tracąc zbyt dużo biznesu, albo bardzo mało biznesu, ograniczyć o kilkadziesiąt procent ilość tychże SKU-sów, co musi się przełożyć oczywiście na większą dyscyplinę, taki projekt musi się przełożyć na większą dyscyplinę w dystrybucji, taki projekt musi się przełożyć na większą dyscyplinę też oczywiście w promocji, a w konsekwencji to pomoże nam w obszarze zakupów. Kupujemy produkcję z całego świata i to pomoże nam też na końcu w bardzo istotnym elemencie, żeby ta produkcja była efektywniejsza. I to jest jakby w jeden za dwa, to mniej więcej ten projekt w uproszczonej oczywiście takiej wersji. Natomiast jeszcze jakby w pytaniu była jeszcze zawarty element przyszłości, gdzie będziemy się rozwijać. Jesteśmy w kategoriach, które rosną. Bakali jako biznes rośnie. Rośnie nie tylko w Polsce, rośnie też na świecie. Są zdrowe, wpisują się w każdy trend, więc Bakaland nie ma 80% udziału w rynku. Ma jeszcze tutaj dużo do zdobycia. W batony, tak zwane zdrowe batony, czyli zbożowe, owocowe, proteinowe, to są batony, które bardzo szybko się rozwijają. Rynek batonów tychże jest warty między, powiedzmy, 270 milionów. Rynek batonów czekoladowych i wafli razem 2 miliardy 700, więc obszar do rozwoju jest bardzo duży, więc też tutaj mamy potencjał. Rynek na rynku pieczeniowym, rynku deserów konkurujemy z niemiecką firmą Dr. Oetker i na pewno tutaj jeszcze mamy dużo do osiągnięcia. Te udziały nam tutaj trochę Dr. Oetker od nas odskoczył, więc będziemy gonić i będziemy na pewno w tym, będziemy się starali się być w tym skuteczni. Mamy bardzo mocny zespół, bardzo mocny team. Rynek płatków też jeszcze duży potencjał, natomiast poza rynkiem polskim, o którym właśnie mówiłem, mamy też, i to jest nasz fokus, to jest rynek oczywiście eksportowy. Eksportujemy w tej chwili do 40 krajów, natomiast chcielibyśmy trochę to nie tyle zwiększyć, co sprawić, aby te rynki kupowały od nas troszkę więcej produktów z jednej strony. Drugi to jest rynek oczywiście. Zapytaliśmy o InPost, mając taką wiedzę ze strony naszego wspólnika, mojego wspólnika Rafała, o rynku e-commerce'u, to trudno, żebyśmy po prostu tego rynku e-commerce'u i z tego powodu, i z powodu tego, że on rzeczywiście jest najbardziej dynamicznym rynkiem, nie chcieli wyeksplorować, na pewno będziemy to robić. My tak z różnych stron już dotykamy w wielu Pana odpowiedziach tego, jak zmienił się rynek, jak zmienili się konsumenci wskutek pandemii. Chciałbym to zebrać w takim jednym pytaniu. Czy Pana zdaniem pandemia zmieniła przyzwyczajenia konsumentów, czy też przyspieszyła to, co i tak miałoby się stać? Przyspieszyła pewne trendy, pewne uświadomienie sobie przez nich pewnych swoich potrzeb i kierunków? I co jest odpowiedzią Bakalandu, w sensie, co jest wspólnym mianownikiem produktów, które Państwo dają tym post-covidowym klientom albo chcą dać? Odpowiadając na pierwszą część pytania, uważam, że to, co się teraz dzieje, jeżeli chodzi o percepcję produktów, to by się też działo, tylko zajęłoby to nam, powiedzmy, nie 2 lata, tylko może tam 15 lat. Czyli na pewno by się rozwijał rynek e-commerce'u. Na pewno i do pandemii rozwijał się rynek produktów funkcjonalnych albo produktów, o których to jest takie trochę trudne określenie i bardzo pojemne niestety, ale produktów zdrowych.
to... Ale można to przełożyć na konkret. Mniejsza zawartość cukru na przykład. Tak, ale to też... A to związane jest z podatkiem też, prawda? To, panowie, to trochę jest tak, że jakby, jak sobie popatrzymy na... Jakbyśmy, jak kiedyś widziałem takie badanie, że jak percepujemy zdrową żywność. Posadziliśmy przy stole 12 osób i każdy percepuje zdrową żywność inaczej. Jeden mówi bio, drugi mówi ekologiczny, trzeci mówi, ja musimy mieć magnez, czwarta osoba mówi, musi mieć funkcję, a to musi być ze wsi, z działki, od babci i tak dalej, i tak dalej. I zdrowe jest pojemne, ale oczywiście tak, jeżeli w naszych produktach jest o ileś tam tysięcy ton mniej cukru, to jest zdrowe. Jeżeli nie ma oleju palmowego, to jest zdrowe. Jeżeli nie ma tego czy owego, to jest zdrowe. Natomiast ten proces trwał, natomiast on bardzo przyspieszył, bo zaczęliśmy dbać o zdrowie. Zaczęliśmy po prostu dostrzegać, znaczy nauczyliśmy się, wydokowaliśmy się, co znaczy zdrowie i które produkty wpływają na nas korzystnie. Natomiast jak to się ma w produktach Bakalandu? No myśmy przez tą pandemię przeszli, okazało się, że mamy bardzo zrównoważony portfel, bo bakalie zachowywały się standardowo bardzo dobrze, bo ten produkt jest znany, on jest rozpoznawany, jest jako produkty są generyczne, nasz brand się sprawdził, natomiast bardzo słabo zachowywały się produkty impulsowe, czyli batony, tutaj rynek zjechał o 30%, natomiast super zachowywały się produkty do przygotowania ciast, czyli desery i pieczenie delekty. Ludzie zaczęliśmy, ja też przecież brałem w tym udział z rodziną, piekliśmy ciasta, kisiele i tak dalej, więc tutaj ten rynek bardzo mocno odżył, on oczywiście po pandemii troszkę spadł, ale już do wyższego poziomu. Więc nasze wnioski są takie, że mamy dobry portfel produktowy. Na pewno będziemy troszkę bardziej pracować nad intensyfikacją dystrybucji tego portfela. Na pewno będziemy bardziej pracować nad świadomością, bo też mamy pewne wnioski i komunikacją z naszych opakowań, które gdzieś tam potem w trade marketingu się przełożą na też zdwojoną informację. Na pewno też będziemy chcieli, aby rodzinna marka Delekta była troszkę kwestia zdrowej percepcji tej marki była wyższa niż jest obecnie, więc jest co robić.